teraz właśnie postać, o której działaniach Jan Paweł II powiedział właśnie. Załóż, przyjacielu, wygodne buty, bo masz do wydeptania wiele starych. Tak mówię. Tomek Kwiatkowski jest przykładem niesamowitej siły woli, bo powiem ci szczerze, wygrzebać się z takiego absolutnego dna, jakim jest bycie supportem Sochy i menedżerem Midasa. Co za działalność. Jak jest PKD bycie menedżerem Midasa? Tylko po to, żeby potem zajebać bombę dla 30 osób w resorcie, no to jest jednak wyczyn ducha mocnego. Tomku, też pewnie swoim zwyczajem dzisiejszą garzę przewalisz na tatuaże, dlatego ja po prostu postanowiłem, że ci oszczędzę wybierania i mam tu kilka propozycji, najzwyczajniej w gumie. Tu masz taką, na przykład, i ta ma, słuchaj, no, ta ma silnik V6. A kurwa, to z turbo, sorry. Jak ktoś chce, to jest. Okej, whatever. Nie, ale Tomek, wiecie, on był takim, kurde, zabiegającym o atencję, takim spuchlakiem, alkoholikiem, a teraz, to jest niesamowicie, jest teraz takim po prostu zabiegającym o atencję szczawiem, trzeźwusem tak zwanym. I przyznam, że Tomek się tak pucuje z trzeźwością, że ostatnio w komentarzu na kompletnie niezwiązany temat ktoś pisał, a jeśli chcecie przeczytać więcej o niepiciu Tomeczka, i to napisał Mieszko Minkiewicz, także... Ale to jest wspaniały człowiek. Złóżcie ręce do okłasków i usta do słów. O chuj z nim chodzi! Przed wami Tomasz Kwiatkowski! Cześć. Ej, wysraliście się kiedyś tak bardzo, zrobiliście tak wielkie, dziwne gówno, że spojrzeliście na to i powiedzieliście, ja pierdolę, co jest, zalew mi się z dupy wypowiedział? Moi rodzice się ruchali w ciąży i nie widzę na jedno oko. Są w ogóle dyskusje, czy zalew ma uczucia, no? Czy zalew ma prawdziwe ludzkie odruchy, ma ludzkie emocje, czy zdolny jest do emocji, czy to, co robi, to jest autentyczne, wynikające z człowieczeństwa decyzje, czy tylko nabyte, wyliczone i wyrachowane nawyki. Na nieszczęście dla niego jeszcze nie wymyślono sztucznej inteligencji emocjonalnej. No, w ogóle mama z zalewa strasznie narzeka, że on ledwo oczy otworzy już do narkotyków. W ogóle, bo wy tutaj strasznie spisty siedzicie dla mnie, bo ja potrzebuję was trochę przemeblować. Jaworski, wypierdalaj. I ja bym poprosić Sylwię, jakbyście mogli się zamienić miejscami, to by było dla mnie ważne. O, Sylwia, jesteś w tym hełmie. Nie, zerwij, nie ma się czego wstydzić. Zerwij tą nalepkę z przodu. To miała być swastyka. Dobrze, kogo jeszcze muszę sobie wyjebać? Wolski, nie, Wolski, ty zostań. Mieszko, wiem, że jesteś ważny, ale weź też wykurwiaj i zamień się z Marcelem, poproszę. No teraz jak już was wszystkich mam, to... Sylwia Wiszowata? Marcel Binkowski? Daj kurwo! Tam! Rost. Jagodziński pizgał się z Pawła, że ten nie ma włosów. Kurwa, mocne słowo jak na typa bez brwi w ogóle. Fajnie. Ja chciałem powiedzieć, że chłopaki, super, że się bawiliście kosztem Pawła Ścierskiego, że sobie porobiliście z niego żarty, ale jego mama nie żyje.
Bundeswehr. To jest sekret. Czarek Pontewski jest taki malutki, że trzeba mu na noc wystawiać na spodku mleczko z miotkiem na ganku, bo jak tego nie zrobicie, to wam w nocy w szafce kuchennej poprzestawia noże z widelcami albo dokona innych psot. Ciekawe, co jest mniejsze. Czarek Pontewski czy ziarnko grochu, na którym spała księżniczka? Ciekawe, co jest mniejsze. Czarek Pontewski czy jego penis? Czarek, Czareczek Pontewski, albo ja jak wiem, ja wiem. Chuj mnie to obchodzi. Miałaś swoje 5 minut, zmarnowałaś na antysemityzm. Staw posta po dzisiaj, że wygrałaś, kurwo. Czareczek jest tak malutki, że jego ulubiona piosenka, jego ulubiona nuta to hej ho, hej ho, naprawdę mi się chło. No. Czaruś jest tak maciupki, że w wymarzonej dziewczynie szuka Oli Petrus. Czarunio w ogóle grał kiedyś w filmie, pornograficznym z osobami niskorosłymi i to się nazywało Alicja w Krainie Czarków. Mam też drugi żart o pornografii w wykonaniu Czarka, że Czarek grał kiedyś w filmie pornograficznym, grał w pornolu i to jest pornografia dziecięca. W ogóle, jak w nocy odpowiednio cichutko pójdziecie do łazienki i szybko zapalicie światło, to możecie zobaczyć, jak Czareczek się ściga z rybikami cukrowymi. Wolski, możesz na chwilę zdjąć okulary? On się, kurwa, śmieje z osób z zespołem Downa. Wolski, przyprowadź mi te przeklęte gumisie! Kurwa, to upierdolony. Wolski w ogóle wydał koszulki ze swoimi najlepszymi żartami. Można je kupić w Pepco na dziale t-shirty białe bez nadruków. Ej, wystraliście kiedyś tak dziwne gówno, że spojrzeliście na nie i powiedzieliście: ha! Wolski. Tam wcześniej były lepsze. W ogóle lista osób, które zostały zaproszone na ten roast. Sylwia Wiszowata, Marcel Binkowski, Paweł Ścierski, Bartosz Zalewski, Marcin Jagodziński, Konrad Kaliszka, Łukasz Wolski, Krzysztof Kasparek, Cezary Pontewski, Szymon Jaworski było? Szymon Jaworski, Tomasz Piotkowski. Lista osób, które pomyślały: kurwa, przecież to musi być jakaś pomyłka. Jak to? Roast beze mnie? Taka impreza beze mnie? Komuś musiało tam się nieźle pomieszać. Przecież jak chcecie sprzedać bilety, to musicie mnie koniecznie zaprosić. Mieszko Minkiewicz. W ogóle jak myślicie, że Kasparek zrobi wszystko dla pieniędzy, to jeszcze nie wiedzieliście, co jego stara zrobi za miskę letniej zupy krem z brokułów. I też Krzysiu dużo współpracował z Olką Szczęśniak, bo było wspomniane, że ją supportował, a Olka Szczęśniak to tam swego czasu miała taką zadrę z Rafałem Paczesiem. I tam Rafał Paczes jej groził, że jakiś tam... On wymyślał, pofabulował jakieś kurwa rzeczy na jej temat, groził jej SMS-ami. Ola musiała się przed tym bronić, tam dementować różne pogłoski, ale kurwa wiecie, kto się czubi, ten się lubi. Ja też uczestniczyłem, tak jak było wspomniane, że
Ja uczestniczę w terapii uzależnień. I w ogóle, kurwa, dzisiaj jest pół roku, jak jestem trzeźwy, nie mogę się doczekać, jak wrócę do kompa dzisiaj. No, to jest po prostu, ja pierdolę. Nie, kurwa, żeby nasrać ci do ryja, po co? W ogóle wysraliście kiedyś, siedzieliście kiedyś tak, kurwa, długo na kiblu i mieliście tak nudne gówno, że jak wstaliście, to pomyśleliście, hashtag Minkiewiczowane? Co ja mówię? A, o moim niepiciu, tak. Bo nie wiem, czy wiecie. No w każdym razie, ludzie się mnie często pytają, nie? Czy sięgnąłem dna, czy udało, czy co było moim dnem, czy sięgnąłem dna, ja mówię, nie wiem, jak to jest być Kasparkiem. Ja to raczej nigdy nie pożądałem hajsu, mam skromny stan posiadania, ja jakby jestem pozbawiony zazdrości. Nie to, co ta kurwa Mieszko Minkiewicz, co pluje na obraz papieża Polaka. A episkopat wypowiedział się jasno, że proces beatyfikacyjny Karola Wojtyły przebiegł bez zastrzeżeń i nie ma żadnych wątpliwości co do świętości Jana Pawła II, więc Mieszko, może byś, kurwa, zamiast opowiadać głupoty, posłuchał lepszych od siebie. I ogólnie moja relacja z hajsem jest taka, że kiedyś tylko miałem, jak tam supportowałem Socha. Kojarzycie typa, ne? Mocno osobiste, osadzone w prawdzie żarty o jego życiu, o poglądach, które są krzykiem, kurwa, takim wrzaskiem o pomoc jego wymykającego się zdrowego rozsądku, takim spazmatycznym płaczem człowieka, który nie wie, czy jest, kurwa, żywy, czy jest martwy w środku. A kurwa, nie, to zalew. To wszystko, dziękuję. Musimy trzymać, musimy wierzyć w to, że pieniądz nigdy nie upadnie i zostanie z nami. Tak, Tomek Kwiatkowski, nie nazwałbym go człowiekiem stałym w uczuciach. To jest takie bardziej losowanie klimatu przed każdym jego żartem, czy dostaniemy trochę piekła, czy nieba.